Dziś opowiem Państwu kilka starych historii, ale ciekawych moim zdaniem. No i oczywiście skomentuję kilka aktualnych rzeczy. Bieżące to takie wstrętne słowo, którego używają dziennikarze, a ja coraz mniej staję się dziennikarzem. Afera Amber Gold. Obraduje komisja. Już kilka miesięcy zmagają się z niedostatkami pamięci przedstawicieli naszego wymiaru sprawiedliwości, bo jak wiadomo, nasz wymiar sprawiedliwości choruje na napadowe zaniki pamięci. One zwykle występują w momencie, kiedy sędziowie czy prokuratorzy sami muszą występować podczas przesłuchań, zwłaszcza przesłuchań publicznych. Napadowe zaniki pamięci. To ja do tego kosza przyjemności, których ostatnio doświadczają sędziowie i prokuratorzy, dodam jeszcze malutki kwiatuszek, którego doświadczy tym razem telewizja TVN, która ostatnio tak mocno występuje w obronie wolności słowa, tak krytykuje reżimową TVP, że ja przypomnę telewizji TVN coś bardzo interesującego i właśnie w kontekście Amber Gold. Ale do tego muszę wziąć sobie łyk bardzo dobrej kolumbijskiej kawy. Więc tak. Jest czas, kiedy syn Donalda Tuska współpracuje z Amber Gold, z OLT Express właściwie, kiedy prezydent Gdańska, pan Adamowicz, zwany przez niektórych budyniem, to już nie wiem dlaczego, a przynajmniej nie ujawnię, ciągnie samolot OLT Express jak burłak na wołdze wraz z innymi prominentnymi przedstawicielami gdańskiego establishmentu, to ten czas. Pełną parą działa przedsiębiorstwo oszustnicze, że tak nazwę, pod nazwą Amber Gold pana Marcina P. i jego żony. Ludzi, którzy już wcześniej podejrzani byli o różne ciemne sprawki związane z machinacjami finansowymi. I oto w krakowskiej redakcji Superwizjera zgłaszają się ludzie, którzy mają dokumenty dotyczące przestępczej działalności Amber Gold. Krótko mówiąc, chcą pokazać, że Amber Gold jest piramidą finansową. Odbiera to młody dziennikarz, bardzo podniecony, bo jakość dokumentów jest niezła, jak dla dziennikarzy śledczych. Biegnie do swojego szefa, producenta ówczesnego, prywatnie męża własnej żony, który już producentem dawno nie jest, ale wtedy był. Nie wspomnę nazwiska, bo ono jest nieistotne dla naszej opowieści, a nieistotne jest także dla rzemiosła dziennikarskiego w Polsce. I producent zapala się do zrobienia reportażu śledczego o dziwnej firmie Amber Gold, o której jest głośno wówczas, bo ludzie stoją w kolejkach, żeby odbierać papierki mówiące o tym, że mają pokrycie w złocie. Swoją drogą, rzeczywiście czasami zdumiewa lekkomyślność nas wszystkich, ale to pomija. No, dzieje się to wszystko. Pan producent podniecony dzwoni do swojego szefostwa. Tak, tak. Dwaj niewysocy panowie, to do was dzwoni i do pewnego pana w TVN24, uchodzącego za oficera politycznego TVN-u, pomimo tego, że przejęli go już Amerykanie rzekomo. I jego zapał stygnie, 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 słabnie, aż okazuje się, że to jest niefajny temat. W ogóle tego nie będziemy robić. I superwizjer TVN nie podejmuje wówczas tematu śledczego pod tytułem Amber Gold. Gdyby wtedy superwizjer podjął ten temat, ostrzeżono by wiele osób nie straciłoby majątku swojego życia, ale niezależna, walcząca o wolność słowa telewizja nie podejmuje tego tematu, bo ten temat jest nie na rękę władzy. Rządzi, przypominam, wtedy Donald Tusk i jego kompanii z PSL-u. Telewizja TVN, magazyn śledczy TVN nie jest zainteresowany robieniem materiału o Amber Gold. Pisze o tym później, wiele miesięcy później, na swoim blogu na Salonie 24, który wówczas prowadziłem, i wybucha krótka awantura. Oto grupa już wówczas oficjalnie poszkodowanych przez Amber Gold, pan
P już znajduje się w więzieniu, pani P już ma swoje przygody ze strażnikiem więziennym, to wszystko państwo znacie. Grupa poszkodowanych donosi do prokuratury, że dziennikarz Gadowski napisał, opisał takie zdarzenie, o jakim państwu opowiedziałem. Rozpoczyna się śledztwo w warszawskiej prokuraturze na Pradze z paragrafu 119, dosyć ogólnego, ale śledztwo w sprawie, że dziadek wiedział, nie powiedział. Czyli dziennikarze powzięli informację o przestępstwie i nie przekazali jej dalej, bo nie tylko, że nie zrobili materiału na ten temat, co jest obowiązkiem dziennikarskim przy podjęciu takiej informacji, ale także jako obywatele nie powiadomili organów ścigania o tej sprawie. Co się ze śledztwem dzieje, dalibóg, nie wiem. Pewnie je ukręcono jeszcze za rządów Platformy. Ale droga komisjo śledcza, która teraz biedzisz się, przesłuchując tych wszystkich cierpiących na napadowe niedostatki pamięci, właśnie wrzucam kolejny kwiatuszek do twojego ogródka. Proszę, zbadaj, jak tłumione były w mediach informacje o aferze Amber Gold. Bo to nie tylko jest tak, że z jednej strony w Amber Gold zaangażowała się, prawdopodobnie, mamy coraz więcej na ten temat informacji, agencja wywiadu, jak to już kiedyś mówiłem, ale jeszcze kiedyś opowiem, zarządów jeszcze oczywiście Platformy, ale media przestały i w ogóle nie informowały o tym przez długi czas. Tak jakby ktoś trzymał te media za gardło. Państwo też nie dowiedzielibyście się nigdy przecież o aferze z handlem uprawnieniami do emisji CO2, w której główną rolę odgrywał szef firmy Consus, zaprzyjaźnionej również z Tuskiem i z Wałęsą, gdyby nie mój blog. Gdybym ja tego nie powiedział do państwa i gdybym tego nie krzyczał przez kilka tygodni, nie dowiedzielibyście się o tym, że w ogóle w Paryżu toczy się proces i że został skazany pan K., sponsor Platformy Obywatelskiej, za te przestępstwa, że tam jest historia jak z filmu kryminalnego, zabójstwa na zlecenie, porwania, ogromne pieniądze, przekupstwo Netanyahu. Tak, to jest też wątek tego procesu. O tym wszystkim byście się nie dowiedzieli, gdyby nie to, że ktoś ma zły charakter i czasami chce was o wszystkim informować. Tak więc informuję was, że jak telewizja TVN walczyła o wolność słowa. Zobaczymy, czy komisja śledcza podejmie ten wątek i czy minister sprawiedliwości sprawdzi postępowanie toczone w prokuraturze Warszawa-Praga z paragrafu 119 w sprawie z doniesienia grupy obywateli oszukanych przez Amber Gold, którzy powołali się na mój tekst. Ja zeznawałem w tej sprawie jako świadek, stąd to nie są wymysły, tylko macie informacje państwo z pierwszej ręki. Zobaczymy, co się z tym stanie. Z takich informacji, które bardzo mnie zmartwiły, to na pewno aresztowanie księdza zatrzymanie księdza Międlara na lotnisku Stansted pod Londynem. Ksiądz Międlar jechał tam na spotkanie z organizacją Britain First, miał tam wygłosić przemówienie. Brytyjczycy zatrzymali go i ciupasem odesłali do domu. Ani jeszcze nie nastąpił Brexit, ani nie zmieniło się prawo w Wielkiej Brytanii, nie zmieniły się traktaty pomiędzy Wielką Brytanią a Polską, a pan Międlar został zatrzymany i ciupasem wywalony. Nikt nie poprosił o wyjaśnienia, a polski MSZ jakby nabrał wody w usta. No ale cóż to jest za instytucja ten nasz, to nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Bardzo szczególna instytucja. Oto pan Waldemar Dubaniowski, były sekretarz stanu w kancelarii nikogo innego, tylko Aleksandra Kwaśniewskiego, działacz komunistyczny, postkomunistyczny, rocznik 64, więc trochę podziałał też jako młodzieżowy bolszewik. Później prezes Polskiego Związku Tenisowego, w momencie, kiedy pan Aleksander Kwaśniewski grywał sobie w tenisa z panem Auganowem, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, naraz okazuje się, że jest świetnym ambasadorem i pan Waszczykowski z PiS-em robi tego Dubaniowskiego ambasadorem w kilku krajach
azjatyckich. W kilku, bo mamy jedną placówkę dyplomatyczną na kilka krajów, bodaj na Birmę, Kambodżę, Laos i Tajlandię. I w tych krajach ambasadorem zostaje towarzysz Waldemar Dubaniowski. Jak to chodzi? Jak to się dzieje? Korporacja Geremka w rozkwicie, jak to mówią. Nic się tam nie zmienia. Mogą się zmieniać sztandary, mogą się zmieniać ekipy rządowe, mogą się zmieniać idee, które są upowszechniane w mediach, a Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie jest nie do ruszenia. I ktokolwiek by nie chciał ruszyć Ministerstwa Spraw Zagranicznych, to nic z nim nie zrobi, bo ono jak leżało, tak leży. Więc nawet na kolana się nie da rzucić, bo leży. Jeżeli pan Waszczykowski nie zrobi porządku w swoim ministerstwie, to będziemy mieli więcej takich dziwnych zaskoczeń. Korporacja Geremka to jest bardzo eufemistyczne określenie. Ja uważam, że tam siedzą starzy bolszewicy od 1945 roku, niezmiennie te same rody, przywiezione tutaj przez Sowietów, a teraz to już trzecie i czwarte pewnie pokolenie tych bolszewików, którzy w międzyczasie pozmieniali nazwiska, postroili się w inne piórka, no i trwają dalej. Tak jak pan Bogdan Płotka. To jest historia, którą państwu krótko opowiem. Bogdan Płotka, zupełnie państwu nieznana postać, ale jak powiem Bogdan Walewski, to już wielu z państwa otworzą się klapki, bo jest to jeden z najsłynniejszych szpiegów złapanych w czasach PRL, na początku lat 80. Tylko pan Bogdan Płotka już od początku lat 60. działał w MSZ-cie, skończył studia w Moskwie, tam prawdopodobnie został agentem KGB. Wrócił do PRL-u, tu miał burzliwe romanse i kontakty z kobietami, z czego skorzystała Służba Bezpieczeństwa i stał się agentem Służby Bezpieczeństwa, ale ponieważ bardzo łaknął pieniędzy i potrzebował twardych dewiz, to również został agentem CIA. W tym samym czasie brał pieniądze od Rosjan, od Polaków i od Amerykanów. I tak sobie działał. Działał aż do lat 80., więc bardzo długo. Pan Bogdan Płotka, który ukradł nazwisko Walewski, sobie przywłaszczył i posługiwał się nazwiskiem Walewski, w 1985 roku został wymieniony m.in. na Mariana Zacharskiego na moście Glinekę. Słynnym moście Glinekę, o którym opowiada nieudany film Stevena Spielberga Most Szpiegów. To jest ten most, film nieudany, bo całkowicie nieprawdziwy i zmanipulowany, ale most prawdziwy. Od tego czasu już niewiele wiemy, co się stało z panem Płotką Walewskim. Prawdopodobnie już nie żyje. Żyje jego progenitura za to w Stanach Zjednoczonych. Pan Walewski był częstym bywalcem różowego saloniku profesora Mariana Dobrosielskiego. Marian Dobrosielski to była taka postać w PRL-owskim MSZ-cie, bardzo wpływowa, który sprawiał, że na placówkę do Wiednia wysyłano zawsze młodych dyplomatów, którym dawano duże mieszkanie. I to duże mieszkanie w Wiedniu stawało się takim mieszkaniem przechodnim. Czasy, o których opowiadam, to mieszkanie to zajmował pan doktor Waldemar G. I między innymi jego relacje tutaj ubarwiają tą historię. Otóż pan Walewski lubił wykorzystywać to mieszkanie, ten różowy salonik profesora Dobrosielskiego, bo wszystko odbywało się pod skrzydłami opiekuńczymi profesora Mariana Dobrosielskiego. Człowieka wielu talentów, poligloty, ale też uwikłanego we współpracę ze służbami. Tam polscy dyplomaci urządzili sobie dom schadzek. Bardzo szczególnie to załatwiali, ponieważ nie ufali wiedeńskim prostytutkom, to przywozili sobie prostytutki z Warszawy. Ale zapytacie państwo, jak, skoro te prostytutki nie miały paszportów? No, wszystkie dostawały paszporty konsularne. I samochodami, Fordami, beczkami Ministerstwa Spraw Zagranicznych były wożone do Wiednia jako seksualne wspomożenie naszej dyplomacji. Tak to trwało. Opowiadam to jako anegdotę związaną też z tym szpiegiem, oberszpiegiem Bogdanem Płotką Walewskim, bo
To pokazuje, jakie obyczaje, jaki poziom moralności panował w MSZ-cie. Niewiele się zmieniło, jak widać. Te rody dalej tam siedzą, tylko to już jest ich progenitura, to są dzieci, wnuki, ale oni dalej uważają się za jedynych predestynowanych do reprezentowania interesu Polski w świecie. A jak ten interes reprezentują, no to zapytajcie państwo emigrantów, naszych drogich rodaków, którzy żyją na świecie, to oni państwu opowiedzą. Swoją drogą piszcie do mnie, państwo z zagranicy, o wszystkich przypadkach dziwnych zachowań polskich dyplomatów, a ja będę to wszystko tutaj opowiadał i w ten sposób będziemy piętnować dobrą zmianę, której nie ma w MSZ-cie. Ciekaw jestem, czy konsul Cybulla, oficer, prywatnie oficer w Łyzji, ustąpił już z Brukseli, czy jeszcze nie? Bo to jest bardzo interesujące. Taki przykład, pierwszy z brzegu. Czekam na wyjaśnienie. Następna sprawa, która trochę mnie bulwersuje, to niedawno dowiedziałem się, że w Dęblinie szkoleni są oficerowie lotnictwa saudyjskiego, Arabii Saudyjskiej, a na dawnej Wyższej Szkole Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu studiują żołnierze Arabii Saudyjskiej, którzy szkolą się w różnych technologiach. Gdyby nie to, że Arabia Saudyjska jest w tej chwili zaangażowana w bardzo okrutną wojnę w Jemenie, gdzie latają piloci Arabii Saudyjskiej i zrzucają bomby na ludność cywilną, o czym wszyscy milczą, to może bym się nie bulwersował. Gdyby nie to, że chrześcijaństwo, katolicyzm szczególnie, zakazany jest w Arabii Saudyjskiej, że liczba kościołów chrześcijańskich w Arabii Saudyjskiej równa jest zero, to też bym się nie bulwersował. Niedawno, całkiem niedawno w Warszawie przecież wybudowano za pieniądze saudyjskie, między innymi, meczet na Ochocie. Ten meczet stoi na pozostałościach po dawnej reducie Ordona. Tak, tej słynnej reducie Ordona opiewanej w poemacie Adama Mickiewicza. Na reducie Ordona zbudowali nam meczet. To jest już drugi meczet w Warszawie. Kolejny meczet mamy w Gdańsku. Kilka domów modlitwy w innych miejscach. Wszędzie sponsoruje to Arabia Saudyjska. A jak mówię, kościołów tam zero. Dlaczego? Znowu wracam do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Nasza dyplomacja i nasz minister spraw zagranicznych nie wymaga, aby za każdy meczet budowany w Polsce budowany był jeden kościół katolicki w Arabii Saudyjskiej. Tam są wyznawcy Chrystusa, tylko muszą się ukrywać. Cisza po stronie MSZ-u. Następna perełka to dziennik ZPZ, to jest tygodnik ZPZ, gazeta, wydawany przez pana Zahraniego. Al-Zahraniego, pilota z Arabii Saudyjskiej, który naraz zaczął prowadzić w Polsce 8 firm i wydaje tygodnik, zatrudnia 6 osób. W tym tygodniku są treści jednocześnie po arabsku, po angielsku i po polsku. 3 kioski w Warszawie już są własnością pana Zachraniego i pan Zachrani upowszechnia gazetę, za chwilę coś będzie jeszcze i jeszcze i jeszcze. Bardzo to jest ciekawe, warto by się temu przyjrzeć. To z tych zagranicznych rzeczy rzeczywiście są, jest taki, zrobiłem taki szybki przegląd tego, co mnie bulwersuje, subiektywny. Ciekawa rzecz to słowa, które wypowiedział Donald Trump w telewizji Fox News, gdzie stwierdził, że za protestami, tymi najbardziej doskwierającymi przeciwko jego prezydenturze, stoi nie kto inny jak Barack Obama i jego ludzie. Czy to państwu czegoś nie przypomina? Czy ten mechanizm już wcześniej nie był gdzieś zastosowany? Pan George Soros najwyraźniej się starzeje i zaczyna używać tych samych chwytów w różnych rozgrywkach. Oczywiście rozgrywka amerykańska jest o niebo wyżej niż rozgrywka w Polsce, ale może Polska była takim poligonem, na którym sprawdzano różne metody działania, które potem można zastosować w Stanach Zjednoczonych. W każdym bądź razie to jednak jest błąd językowy, w każdym razie pan Soros usiłuje wykonywać te swoje manewry w różnych krajach, na Węgrzech, na Ukrainie, w Polsce, a teraz w Stanach Zjednoczonych. Tam już wszystkie działa wytoczył, żeby obalić Donalda Trumpa. Spirala nienawiści jest tak nakręcana, że pewnie będzie niedługo odpukać próba zamachu na prezydenta Trumpa.
Prezydent Trump nie jest mi ani bratem, ani swatem, ale warto zauważyć, że ta lewacka nienawiść, która jest w tej chwili szerzona wszędzie i zakaża ludzi straszliwie, a u nas w Polsce odbiera rozum nawet tym, którzy zdawałoby się, że są impregnowani na rozum w ogóle, to znaczy aktorom, no przynosi coraz gorsze owoce. Ze spraw międzynarodowych warto jeszcze zauważyć ciekawą rozgrywkę, w jaką wdał się nasz strateg, polski strateg, czyli Jarosław Kaczyński, a mianowicie rozpoczęła się rozgrywka o to, kto będzie królem Europy, bo kończy się kadencja Herr Donalda Tuska. Niemcy nie wiadomo, czy będą zainteresowani tym, żeby trzymać na tym stanowisku pana Tuska, bo przecież mogą wsadzić kogoś już zupełnie swojego, a nie naturalizowanego. No ale ponieważ pan Donald Tusk formalnie jest ciągle Polakiem reprezentującym podobno Polskę, no to zgłosił aspirację do tego, żeby posiedzieć na tej lukratywnej posadzie dłużej niż 2,5 roku i merda ogonkiem, gdzie może, żeby jakieś poparcie zyskać i znowu wdać się w takie dolce farnięte przez następne 2,5 roku. A tu nasz strateg niewielki, Jarosław Kaczyński, rozpoczął chyba grę w kogoś innego, w bardzo sensownego, pozbieranego i mądrego Jacka Sariusza Wolskiego, który przecież nie jest z PiS-u, tylko z Platformy. Jacek Sariusz Wolski, który tam rzeczywiście jest aktywny i dla Polski udało mu się przeprowadzić kilka dobrych akcji, nie zaangażował się w kampanię nienawiści i szczucia na Polskę, mógłby być kandydatem sensowniejszym niż Donald Tusk. No i cóż to się zaczęło? Jakie wycie? Najpierw Herr Lewandowski, przepraszam, pan Lewandowski Janusz, znany z Gdańska, z różnych działań, stwierdził, że to jest kompletne niezrozumienie realiów Unii Europejskiej. No tak, no bo tylko Janusz Lewandowski rozumie realia Unii Europejskiej, zwłaszcza, że po angielsku to tak rozumie średnio, no ale może po francusku lepiej, bo w ogóle, a po niemiecku, no po niemiecku chyba lepiej, tak, oni wszyscy środowiskowo lepiej po niemiecku mówią. Więc pan Lewandowski, potem pani Róża Wschodu, czyli Róża Grafin von Thun, stwierdziła, że to jest w ogóle dramat, jak można tak działać przeciwko słońcu Peru, czyli Donaldowi Tuskowi i wysuwać Jacka Sariusza Wolskiego. Bardzo ciekawa rozgrywka. Zobaczmy, jak ona się zakończy, ale to pokazuje, że w arsenale Jarosława Kaczyńskiego jest zawsze kilka ciekawych ruchów. I nie tylko takich, jak w serialu Ucho Prezesa, który bawi mnie, ale nie oddaje pełni realiów przecież naszego życia politycznego. Troszkę je uczłowiecza. Dużo tych spraw, dużo tych historii, o których chciałem Państwu powiedzieć, ale na koniec chciałem powiedzieć jeszcze o dwóch rzeczach. Oto ksiądz kardynał Kazimierz Nycz, którego znam z Krakowa, a teraz jest ordynariuszem w Warszawie, tej z jednego brzegu, bo z tej drugiej to jest pan, to jest ksiądz Hozer, bardzo przyzwoity, zresztą pełnomocnik do spraw Medjugorje teraz i w ogóle z pełnym pokłonem wymawiam to nazwisko. Tutaj również z pewnym pokłonem wymawiam nazwisko Kazimierza Nycza. Oto Kazimierz Nycz ogłosił orędzie na Wielki Post. No i można by się spodziewać, że w tym orędziu pewnie będzie o spektaklu Klątwa, bo to przecież na jego terenie się odbywa, w Teatrze Powszechnym w Warszawie, czy też o zatrzymaniu Jacka Międlara, czy też o obrażaniu uczuć katolików, właściwie powszechnym, ale ksiądz kardynał sięga myślą dalej. Ksiądz kardynał w swoim posłaniu na Wielki Post zwrócił uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, żebyśmy zaczęli pościć od trollingu w internecie. Nie trolujmy w internecie, nie posługujmy się mową nienawiści. Dziękuję, brawo księże kardynale. I druga myśl, powinniśmy być bardziej wrażliwi na los uchodźców i wreszcie stworzyć korytarz humanitarny w Polsce i przysposobić się do przyjmowania uchodźców. To jakby jest zgodne z tym, co wyprawia pan Karnowski w Sopocie, czy pan Adamowicz w Gdańsku. Tutaj
pani Gronkiewicz-Waltz najwidoczniej, będąc w pewnym impasie i kryzysie, potrzebuje wsparcia ze strony duchowej, jako że kiedyś należała do wspólnoty odnowy w Duchu Świętym, przypominam. I ksiądz kardynał spieszy jej z taką poradą duszpasterską. Czekam, aż ksiądz kardynał da przykład tej miłości uchodźców i może przyjmie w swoich pokojach jakąś rodzinę muzułmańską. To będzie piękny przykład dla nas wszystkich maluczkich i grzesznych. A tak w ogóle zaczyna się Wielki Post. Powinniśmy zacząć pościć od tej polityki i od tej piany, która nam zalepia oczy i sięgać gdzieś głębiej, gdzieś dalej. Polecam Państwu świetne opracowania, które ostatnio ukazują się także w internecie, na temat szkoły frankfurckiej, szkoły neomarksizmu, bo to bardzo porządkuje myślenie i pokazuje, skąd bierze się bieda i skąd ten nieświeży wiaterek w Unii Europejskiej zawiewa. Dziś bardzo się rozgadałem, pozostawiam Państwa, mam nadzieję, w miłym nastroju i do zobaczenia niedługo.